Witam wszystkich serdecznie, to jest nowy odcinek z tym, jak szybko power levelować level w nowym sezonie. Jak wiecie, niestety te zadania mamy tylko i wyłącznie daily, a zadania tygodniowe są raz na tydzień. I poza tym zostaje nam po prostu granie giereczek i wygrywanie, które no, za dużo tego expa nie przynoszą. Ale w dalszym ciągu mamy fantastyczny tryb, który się nazywa Oszuści. I tam, jeśli wszystko dobrze rozegramy, to uda nam się zdobyć około 20 tysięcy expa w ciągu ilu? 8 minut? No mniej więcej 8 minut. Mniej więcej 8 minut, dobra. Mniej więcej plus minus 8 minut. Dobra, to zaczynamy i testujemy, czy rzeczywiście tak jest. Najważniejsze, musimy grę wygrać agentami, bo za oszusta bodajże za wybicie jest troszeczkę mniej expa, a zależy nam samo na tym, żeby... Tyle samo? A, no tak, to nie jest tak. Nie może być złapany. Nie może być złapany. No, a trzeba ostatnio sporo osób ubić, nie? No, ubiłem 4 osoby. I miałem 20 koła. A, prywatna, publiczna, tak, wiem, mój błąd. Dobra. No to szukamy drużyny i widzimy się za chwileczkę w grze. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Dobra, jesteśmy w grze, zostałem agentem. Co, masz też agenta? Tak. No, masz, no nie muszę, masz oszusta. No, masz oszusta. Dobra, no to ale zamiast współpracy, dobra, wybijaj tam. Masz szczęście, nie zabijecie. Nie zabijesz mnie. No jak widzicie, dobrze jest tutaj współpracować. Pojedynczy burger. Bardzo duże frytki. O, już pan. O no nie, będzie mnie zabijać. No zabij, czy to ty zabiłeś? A to ty byłeś? Nie, to ty. Nie. No spokojnie. No ja zabiłem, ale wiedziałem, że to nie ty, więc... No ja teraz zagłosuję i ktoś na mnie pokaże. Nie opłaca się właśnie tak robić. No bo teraz pewnie mnie od razu zgłoszą. No. Mogłeś nie zgłaszać. Daj, że jesteś niewinny i tyle. Obrona i u góry, jestem niewinny, a... Pojedzie, znalazłem ciało jeszcze. Fakty. Znalazłem fragment. A jak to zgłosić? Czekaj, fakty? Nie. Byłem w pobliżu lokali... Nie. Czekaj. Fakty, znalazłem fragment. Trójki. Część restauracyjna. To jest trudne do znalezienia czasami. O, głosuję na piątkę już. Mega, czyli dziesiątkę. Możesz dać, że był... Nie, ten pewnik. To jest tylko znalazłem fragment. Możesz dać, że byłem z nim gdzieś tam, nie? A i tak w sumie wszyscy pogłosowali, pewnie wszyscy na tego skipa robili. No nie ufam, dziesiątce będzie, że jakiś jest. No nie wiem, bo zagłosował na mnie jeden. Na dziesiątkę zagłosuj, dziesiątkę wywalimy. Znaczy ja dałem skipa. No i dwa głosy na mnie. No ja sobie dał na dziesiątkę, to już my ją go wywalili. Ale się go zabije teraz na spokojnie. Ogólnie tutaj najlepszym sposobem na oszusta jest, jak bierzesz banany. To jest ogólnie chyba najlepszy sposób. Dziesiątkę pogada zabić. Okej. Dobra. Się muszę tutaj w grupie trzymać. No nie, to stało.
Jakiego robisz questa? Jestem w części restauracyjnej. Okej, dobra. Benny. Ja byłem fabryka rzutów. Dobra, wiesz co, szybko wyeliminujmy, żeby jak najszybciej tą grę skończyć. Bo to też nam zależy na czasie. O, dziesiątkę wyeliminowałeś. No tak, tylko że zauważę, że tylko ja zabijam, a mój kompan ósemka gówno robi. A bieg za mną przez chwilę! O. No to unikaj go. Dobra. Fakty, oskarżenia, pytanie, kogo chcemy przegłosować? Nie, daj skipa po prostu. Bo wszyscy zeskipowali. F, wytrzymaj F. Czwórkę nie zagłosuję. Dobra jest. A mnie nikt nie podejrzewa. Banany są OP, to tyle można powiedzieć. Bo jak zabijasz bananem, to cię i tak nie widać kto. No, nikogo nie wyeliminowano. A w ogóle ja wiesz, że to... Ja nie wiem już trzeci raz. No. Ta miejscówka jest pod wodą? Pod wodą? No, idź sobie do laboratorium broni i sobie zobacz w okno. A, tam takie jak ja fali, nie lubię tam broni. Na prawa busa bojowego, sorry. Ja jestem tutaj, w busie. Na prawa busa bojowego i zobacz okno. A, widzę, no. Oczywiście. Normalnie sobie rybki pływają. Te rybki, nie wiem. Zwalnie wykonane. Listy wyleciały. Ale nie mogę nic tutaj wykonać, bo są tam panonkowa impreza jest. Skórkowa impreza nie jest. To coś napisało, jak? Znam się, co tutaj chłop robi. No nie, no czemu zgłosił od razu? Kończyłem zadanie. Chłop zabił jednego, spoko, ja czterech. Nie znam. Co, głosujemy na jedynkę? Raz, dwa. O, da na czwórkę i się rozwiązało. No to da na czwórkę. Niech będzie, szybsza rozgrywka. Tak, tak, czy siedem na jedynkę, no ale... A niech se będzie, mi to tam lotstwo. Już tak jest przegłosowane, trzy głosy poleciały na jedynkę, czwórkę. O my god, cztery głosy! Ice wtedy Wolfie. 2-2 jest koniec. Ice Wolfie. To był agent. Poszłyście wygrywanie. No i tyle. I cała rozgrywka zajęła nam 6,5 minuty około. Teraz kwestia ile expa? 10 tysięcy expa, no to
w 7 minut no na pewno nie zdobędziecie 10 tysięcy expa na rozgrywce, to byście musieli otworzyć 100 skrzynek. Nie ma takiej opcji. Kolejnym przykładem jest wyeliminowanie dwóch oszustów w przeciągu 5 minut. Pamiętajcie, ta gra trwała niecałe 5 minut. Pamiętajcie również o czym, że czym dłużej gracie, tym więcej expa dostajecie. Prawdopodobnie za 1-2 minuty otrzymujecie dodatkowo 1000 expa. Przykładowo, gra, w której wygracie jako agenci poprzez wykonanie wszystkich zadań, może się równać otrzymaniem około 25-30 tysięcy expa. No i dobra, ile punktów zdobyliśmy tutaj za wygraną? Za wygraną jako agenci 15800 punktów. Gra trwała ile? No 4-5 minut. A gdybyśmy grali tutaj jako oszuści, za wypełnianie zadań tych punktów byłoby znacznie więcej. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming. Hej!